Hitlerów jest czwarty rok okupacji niemieckiej. Trzecia Rzesza Niemiecka zaczyna drżeć w zachodniu Mieszkańcy lamentują. O, Jan! Bogaty gospodarz, to może co nie da? Bogaty gospodarz, niech tam. No właśnie, bogaty gospodarz, to może co da, no. Może coś lepszego niż łatwo się trafi. Co się stało? Kiedy to się skończy? Imber już jest, to teraz jest zagąska dla mnie. Teraz mamy przykład uszanowania pracy kobiet. Co nas to obchodzi, że czyste było? Jak ktoś z Państwa nie wie, co tam pani miała, to podpowiadam, magiel ówczesny. Pan Stągiel! Jakby panowie Niemcy nie posiadali broni i byli na mniej uprzywilejowanej pozycji, prawdopodobnie magiel posłużyłby do przekonania ich, żeby sobie poszli. Jest twardy i dobrze się przykłada do plecy. Mały kinder się bawił. Kobieta ma 4 małe dzieci. Brawo! I teraz pytanie, czy to był przykład kolaboracji z wrogiem, czy to była próba niedenerwowania, że właśnie, to jakby sołtys czy władza miejscowa nie chciała, no to mogłoby już być troszeczkę inaczej to poczytane. A teraz proszę popatrzeć, co się dzieje. Z lewej strony spod drzewka policjant doprowadza. O! I słychać. Halt, ręce do góry. I nagle się okazuje, że pojawili się miejscowi partyzanci, którzy postanowili ukarać, a przede wszystkim odzyskać to, co zostało skradzione. Prawda jest też taka, że ich kiełbasa i partyzantów też się przydadzą. Jeszcze nie. Partyzantów broni tylko futerałem. Jakby partyzant pokazał, co w tym futerale ma. Co mamy zrobić? Koledzy, nie możecie tego zrobić. Dlaczego? Nie możecie, nie u nas. Kiedy partyzant zdenerwował się, zamiast wyjąć pistolet maszynowy, który maskowany, grozi nim, co futerałem. Ten nie jest taki zły. Ale o ten! Następuje bardzo dynamiczna rozmowa. Co z nim zrobić? Ale to jest tak. Rozstrzelamy, mówi wuj. To przyjdą ludzie, wieś spalą, ludzi pomordują. Pokazuje ten to był jeszcze w miarę głupi, ale przyzwoity. To niech idzie. Ale kara dla drugiego musi być. Tamten był świnia. No to rozstrzelać go nie rozstrzelają, bo mówię. Będzie trup niemiecki i przyjdą z pacyfikują. Kara musi być. Kara musi być! Dzięki, małupę!
Pochyl się. Pochyl się. Ja widzę reakcję pań. I teraz się będzie dobrze tłumaczył przełożonym, dlaczego nie ma broni, kurtki mundurowej i dlaczego nie trzeźwy wrócił. Dalej, dalej. Partyzanci odjeżdżają, zabierając to, co im się udało Niemcom zabrać. Czyli broń, kurtkę mundurową, oporządzenie, czyli pasy, ładownice, amunicję. Szanowni Państwo, chciałem podziękować za obejrzenie naszej scenki rodzajowej. Dziękujemy zespołowi ludowemu Zielawa za pomoc. Dziękujemy panu, który powiedział, że nie chce, żeby go wymieniano, a udostępnia nam blisko. A udział wzięli rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Na Wschodzie Bez Zmian oraz elitarny klub dżentelmenów Lunchtum 40+. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do obejrzenia naszej wystawki w Boku.